Halo, halo, halo. Witajcie w kolejnej serii już w Forzie Horizon 5. No, się pobawiliśmy trochę autami z Chin i z Korei. Więc pora wracać do Europy. No. Ta seria to tam nie ma nic szczególnego. Jest, no, kolejna szansa na RS6, ale to nie w tym tygodniu na pewno. Za tydzień góra 2. No jakoś za 2 chyba. No, ewentualnie 1,5, bo jednak te wyzwania codzienne też się odblokowują tak na bieżąco codziennie, więc no wszystkich nas wiadomo, że się nie da zrobić. W każdym razie no dzisiaj mamy do zdobycia tak. Oprócz oczywiście tej ferrarki, którą na spokojnie raczej powinniśmy dzisiaj być w stanie zdobyć. Oprócz niej jeszcze mamy Astona Valkyrie AMR Pro. Przecież dopiero zwykłą Valkyrie dostaliśmy na święta, więc nie za szybko trochę. Oprócz tego jeszcze w końcu pojawi się Fulvia. Tyle na nią czekałem. No i się doczekałem. No i od razu będzie można ją do czegoś wykorzystać. Także no fajnie jest. Oprócz Fulvii jeszcze tutaj widzimy powrót Lotusa Esprit V8. No i oprócz tego jeszcze Volkswagen Double Cab Pickup i Citroena DS21. No ale te nowe auta też są niczego sobie. No Aston Valkyrie AMR Pro, Mercedes 500e, no i Mercedes AMG SL63. Też fajne autko. Nie tak dawno przecież wylądowało w Motorfeście, więc no, jedyny szkopuł to jest, że nie tego Volkswagena dodali. Przecież idealne auto do w zasadzie, a nie, tak, nie za bardzo to mogło być, bo IDR przecież był w Horizonie czwórce, a tu chodziło o nowe auta. No szkoda, szkoda. No ale biorąc pod uwagę, że następna seria to będą race-offy, no to szansa jakaś na IDR-a wtedy jeszcze jaka może się trafić. Zresztą już teraz jakąś torówkę się udało wcisnąć do nowego płatnego pakietu, który się niedługo pewnie zaopatrzę. Czyli tutaj mówimy o Jaguarze XESV Project 8. Więc oprócz tego jeszcze, no, w rywalach mamy do dyspozycji oprócz ID4, Valkyrie i Esprita jeszcze z tego samego pakietu Pininfarina Battiste. No i ludzie się łudzili, że w tej serii zobaczymy Maserati MC20. A tu klops. Zamiast tego dodali Merca AMG Hammer Wagon.
czyli one-offowe kombi Mercedesa Hummera i Bentley Continental GT Cabrio, jakbyśmy mieli mało kabrioletów. A jeszcze nie wszystkie z tych kabrioletów, co już są w grze, są funkcjonalne. Przynajmniej z tego, co pamiętam. Chyba, że to rozkładanie i składanie dachów już we wszystkich kabrioletach wprowadzili, ale wątpię. Dobra, widzę, że ze sklepu Forza to mamy wszystko, więc... No. Czekam na info od KK'a, czy będzie mógł dzisiaj jechać playlistę. Rozumiem, jeśli nie będzie w stanie, trudno. Ale dobra, zacznijmy sobie tak. Zobaczmy najpierw, co my tu mamy do... wyzwania w 458 Italii całkiem... No, w miarę proste. Ale i tak lepiej będzie zacząć od rywali. Może na pierwszy ogień sobie weźmy Esprita. Tylko najpierw weźmy losowania, sobie odbierzmy. Rywale. O. I tutaj. Dobra. No to jedziemy. O, ta V8 brzmi. Ja chyba słyszę jakąś sprężarkę. Nie wiem, ja tego Esprita nie znam za dobrze, jeśli chodzi o to, co silnikowi towarzyszy pod maską. Co nie zmienia faktu, że coś tam słyszę. Dobra, udało się na razie nie sflagować okrążenia. No, typowy Lotus. Prowadzi się jak marzenie. Nawet z V8 pod maską. Teraz drudzy rywale. A dzisiejszy nowy nabytek se obadamy. Jeden koleżka już próbował okiełznać te bestie, ale no najwidoczniej mu nie wyszło, bo ma oflagowany przejazd.
Z tego co widziałem, to na odpowiednich ustawieniach w motorsporcie to auto robi niezłą rozwałkę. Ciekawe, czy tak będzie też, jak ludzie tego Asana pozdobywają w playliście w Horizonie dzisiaj. No przecież to jeździ prawie jak bolid F1. Ja już z przyzwyczajenia jadę tak ostrożnie, no ale przede wszystkim po to, żeby nie sflagować się przejazdu, bo taka wpadka to jak krew w piach. No i to ciekawe, zbytnio trakcji na tylnych kołach nie gubię. Tutaj też muszę jednakowo uważać, żeby nie wpaść na żadną ścianę po zewnętrznej, jak i po wewnętrznej. Takie to zwrotne. Już widzę, jak to rozwala konkurencję w openach wyścigowych, bo do driftu raczej tego bym nie brał, jest zbyt przyczepne. Wow. Ale teraz mało brakowało. Dobra. Trochę wolniej o jakąś sekundę, ale przynajmniej na czysto. Aż mnie trochę nawet dreszcze zaczęły brać na myśl o tym, że tak szybko wyląduje u mnie w garażu. No to teraz elektryki. Trochę se zabijemy fan. To nie, to jest. To o to chodzi. No. A brakowało, a wziąłbym najpierw Batistę. To mu się naprawdę musiało nie chcieć, że przejechał cały wyścig w ponad pół godziny. Się obija po ścianach? Nie, na klawiaturze ten gościu grał, czy co? Nie wiem, czy to przez te gabaryty i ogólnie masę, która no, ogranicza jednak szybkość tego auta, ale jak na elektryka na razie całkiem nieźle trzyma się drogi. Nie ślizga się tak dużo jak na przykład Rimaki czy inne elektryczne hiperauta typu. Chociaż nie, EP9, NIO też nie. Się tyle nie ślizga. No i VMAX na poziomie ledwie 100 mil na godzinę. Idealne auto
Do miasta, ewentualnie w teren, ale. O wyścigach tu ciężko mówić. Na jakieś trasy z krótszymi, prostymi to może by się nadawało, ale. Na takie bardziej nastawione na prędkość wyścigi typu takie z długimi prostymi, no to. No blisko było. No takie z długimi prostymi, no to. No to na pewno nie byłyby dla niego. Dobra, jakoś się udało to czysto przejechać, ale chwilami łatwo nie było. Naprawdę mało brakowało i byłoby oflagowane. Aha. Dobra. No to wiem, że Kakej może się pojawi, ale no nie za prędko. Także na spokojnie mogę sobie dokończyć rywali, wyzwanie tygodniowe zrobić. To może czekając na Kakeja, no, opowiem wam, co się w ostatnim tygodniu działo. A więc tak. W zasadzie nic szczególnego. Chyba sobie farmiłem dalej części na summit z tego tygodnia do Motorfesta. Coś tak mi się kojarzy. Może mi się źle kojarzy. Nie wiem, nie pamiętam. Ja był blisko. W sobotę na Moncy. Szło mi całkiem nieźle, nawet miałem szansę na podium, tylko kurde, musiałem odpalić jakie. No w zasadzie Monza ma coś takiego w sobie, że można na niej, na mnie mówić Torpeda 2.0.
Bo tyle nurkowania, co tam odwalałem, to na żadnym innym torze nie kojarzę, żebym tyle robił. A ten Batista to nawet niezły. A znowu było, no, o jakieś centymetry od katastrofy. W każdym razie. No, już się zastanawiałem, czemu to wyzwanie nie chciało mi się zaliczyć. Wyścig szosowy. Mam nadzieję, że to może być tor na przykład, że to nie musi być sprint. Ale nie by było, bo naprawdę. No, ten tor nawet mi się podoba. Głównie dlatego, że przypomina pałkę z kurczaka. No to tak, na mocy to mówię. Odwalałem takie nury. Nawet dwa razy mi się zdarzyło dać nura w parabolice. No i pierwsza taka akcja, no, zakończyła moją szansę na walkę o podium. Zamiast faktycznie poczekać na... Na lepszą okazję na prostej startowej za paraboliką, to ja się tak zapędziłem, że no, mawekowała nie zakończyłbym wyścigu nie tylko dla siebie, ale i dla McLarena, którego wtedy atakowałem. Drugi nur nie był aż tak katastrofalny w skutkach, ale no też. Nie było to za dobre. W międzyczasie jeszcze no, inny nur prawie doprowadził do mojego utknięcia w żwirze. Bo nawet i Filo na pierwszej części szykany, no, znowu nie za bardzo pomyślałem, nie zwolniłem wystarczająco i o mało nie skasowałem boku rywala w Alfa Tauri, no i się potem zahaczyliśmy, co skończyło się tym, że no przez moment byłem w żwirze, ale mało brakowało. Gietek, gdzie się pchasz? Jeszcze bardziej niż ja. No i ostatnia taka akcja była taka, że jeden Haas to w ogóle przeprowadził na mnie zamach na prostej startowej. Wyprzedza mnie z DRS-em, a tu nagle mnie zahaczył, prawie mnie wbijając w ścianę, że prawie sobie rozwaliłem zawieszenie, ale nie wiem, jakim cudem się udało uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń. Ani tym bardziej nie wiem, jak mi się udało odratować jeden punkt. Bo to było wręcz wstyd, że tak źle pojechałem, mimo sporego potencjału. Nawet miałem całkiem niezły start. Tylko oczywiście wtedy na Retifilo już na pierwszym okrążeniu zrobił się taki korek, że musiałem lekko, no, powoli ściąć. Jest to cały wysiłek, no, był na marne. No ale punkt to punkt. A następny przystanek, którego
No, którego czasowość będzie zależna w dużej mierze od tego, jak przebiegnie Grand Prix Bahrajnu, to prawdziwe, w realu. No, wystarczyło, dobra. Sobie zacznijmy rozbieg może od strefy driftu. No, także mówię, w sobotę potencjalnie następny przystanek w Silverstone, ale mówię, wszystko zależy, czy to się odbędzie o czasie, czy z opóźnieniem, czy w ogóle nie będzie to miało miejsca w tę sobotę, to zależy w dużej mierze od tego, czy nie będzie żadnych problemów z realnym Grand Prix Bahrajnu. Do którego, no to dzisiejsze wyniki Red Bulla, no to naprawdę zaskoczyły mnie. Bo to naprawdę szok, że jest aż tak źle. Też śledziłem przy okazji sesję Formuły 3 ze względu na dwójkę naszych, Sztukę i Wiśnickiego. No i no, ja się nie dziwię, że Sztuka jest rozczarowany, bo. No bo naprawdę miał spory potencjał, ale wyraźnie zaznaczył, że no, popełnił sporo błędów w swoim ostatnim kółku pomiarowym, przez co będzie startował z 24 pola do obu wyścigów. Ale jednak, no Wiśnicki powiedziałbym miał trochę gorzej, bo ciągle nie musiał zmieniać setup, żeby oszczędzać opony, no i też rozwiązać problemy z hamulcami. Dobra, bo odpłynąłem na temat prawdziwych tam formuł, a no jeśli chodzi o F1, to wirtualne, to no ogólnie Mercedes w lidze to no dosyć mocno podupadł na punktach. Za łatwo oddawaliśmy z moim teammate'em te wszystkie pozycje wysokie. Na pewno będziemy musieli sobie jakoś na to zaradzić. Sobie usuniemy z ulubionych, ale może sobie jednak polecimy i tym sobie w Teotihuacan rozwalimy te wszystkie statuetki. Idealnie zespiło wewnątrz jednej i od razu jedna z głowy. Myślałem, że tędy da się wjechać, ale te kaczory mnie zmyliły. Dobra.
Okej, okay, kolejny namierzony. Szybko poszło. A, Kakę już jest w forzie, widzę, to może go już zaproszę do konwoju w takim razie. Tak, w niedzielę, no i w poniedziałek też. No, samity poszły w zasadzie bajecznie. Same wysokie wyniki, chociaż no... Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Motorfesta, to tam no było spore... No jeszcze jakieś pole do poprawy. Z niektórymi rzeczami. No na pewno... Strzały w dziesiątkę nie były zbyt udane, no przez to, że w zasadzie odwykłem od latania samolotami w motorfesie, no szybko od tego odwykam, zwłaszcza jak dłuższy czas samoloty nie są na przykład do samitu potrzebne, to... No to ciężko się z powrotem na to przestawić. Byłem chyba jakiś kilkunastu prób, żeby uzyskać w miarę satysfakcjonujący rezultat. Jeszcze kilkunastu kolejnych, żeby idealnie wszystkie oczka trafić. Ale dało się to zrobić. Zresztą kilka godzin temu na stories wrzuciłem taką informację o wynikach. W końcu też udało mi się dorwać DeLoreana w wersji Monster Truck. A jeszcze trochę tych summitowych aut zostało do zdobycia. Pewnie będą w nadchodzącym, najpewniej ostatnim update'cie do Decru 2. Ale to zobaczymy. Chyba mamy 6 minut. Spróbuję zaprosić go jeszcze raz do konwoju. A, Forza odpalił, ale jeszcze chyba nie jest gotowy, dobra. No to w takim razie... Dobra, Arcade'a może sobie razem zrobimy, ale... Pokazówki to jeszcze raczej powinienem być w stanie sam ogarnąć. 125 metrów, dobra. A może odtąd sobie zaczniemy.
razie. A jeszcze ostatnie rzeczy, jeśli chodzi o Motorfesta. Mianowicie, no dwie rzeczy. W zasadzie pierwsza, no, że nadchodzący update będzie miał taki dosyć filmowy, więc jest szansa, że znowu będzie jakiś pożytek z tych wszystkich radiowozów pozdobywanych w dwójce. No i easy. No i będą też jakieś różne misje typu wyzwania filmowe, bo na pościgach może się nie skończyć. Może być coś więcej. Teraz pokażę, bo ten update wyjdzie gdzieś tak w połowie marca dopiero. Do tego czasu jeszcze no, dwa samity zostały. Z czego w tym obecnym, no na pewno będę musiał pofarmić jeszcze części, bo no to prawda nie są potrzebne wyścigówki, ale znaczy no takie zwykłe auta wyścigowe, tylko bolidy Alfa GP, no i kurde, jak zwykle brakuje mi tylko jednej części do skompletowania całego zestawu na Nitro, żeby mieć afix do na zmniejszenie utraty przyczepności. Dobra, udało się idealnie wstrzelić. Więc teoretycznie nawet gdybym mocno tutaj zwolnił, to na spokojnie powinno być. Powinienem dać radę, dobra. To super losowanie jest. Aż z ciekawości sprawdzę, może do Arcade'a se wezmę jakieś auto wymagane do jednej z tych. Do jednego z wyróżnień. Może wezmę na szybkościowe E30. No to tak. BMW E30. No. Minuta do końca zapisów, to jeszcze powinniśmy zdążyć. Ta strefa pomiarowa. A przydałyby się raczej niż szybkościowe te chaosowe arcade'y, bo częściej, bo zwłaszcza te, w których jedną z nich jest pionier, bo tam jeszcze jedno właśnie wyzwanie z pionierami mam niezaliczone.
Dobra. Jeszcze tak ze dwa razy albo trzy i... O nie no, co to jest? Już w Dead Rally 2.0 byłoby mi łatwiej zapanować nad tym autem. Dobra. Będę zaliczona. To radar przynajmniej jest blisko i na asfalcie, więc... 30 powinna mieć trochę ułatwione zadanie tutaj. Dobra. Się zagapiłem na czat, czy Fakej coś napisał, ale widzę, że nie, czyli jeszcze nie gotowy. Dobra, jeszcze dwa takie szybsze przejazdy. No, chyba jeszcze jeden powinien wystarczyć. Zepniemy się tutaj, żeby mieć bliżej i wiele możliwości wjechać do strefy z odpowiednią prędkością. Dobra, tutaj jest strefa tak rozległa, a drogi w miarę proste, więc utrzymanie dość dużej prędkości nie powinno być aż tak trudne. Idealnie wyhamowało tuż przed granicą strefy. A dobra, w 3 minuty powinniśmy się wyrobić raczej.
Naprawdę niedużo brakuje. No i z głowy. Nawet na solo żeśmy podołali i już chyba nawet Astona mamy. Ale najpierw zobaczmy. No, zaliczyło nam wyróżnienie, więc... Dobra. No. I tak, jeszcze, no, takie standardowe rzeczy to już omówiłem, ale ja bym przejdę dalej, to tak, zobaczmy. Zobaczmy, czy są jakieś laby, co trzeba na solo przejść i nie można w koopie. Najpierw tego z wyspy sobie zobaczymy. Ale jeśli to z botami, to chyba jednak to będzie... No, to będzie w koopie, czyli to se, z tym se możemy poczekać. To wracamy na główną mapę i... Stwierdzamy pozostałe dwa laby. Jeśli oba będą w koopie, to se poczekamy po prostu na KK, aż będzie gotowy. O, i kolejny arcade się szykuje, ale myślę, że w to myśleć będzie dobra. Ten też można w koopie. Ten ostatni. Ten wygląda na taki, co raczej się by jechało samemu. Też w koopie. Dobra, to w takim razie... Skoczmy sobie może do... auta pod laby. No i się zaczekamy. Jaka słaba jakość połączenia, no dajcie spokój. To może nie być z mojej strony akurat. To może być akurat problem serwerów, biorąc pod uwagę, jakie auta są do zdobycia w tym miesiącu.
Dobra, chyba jednak wygląda na to, że co najmniej jeden z tych labów sobie pojedziemy sami. Nie, dziękuję. Dobra. Bo już zaczynałem gadać o tym, że skończyłem w zasadzie o takich standardowych rzeczach cotygodniowych gadać. A są jeszcze inne rzeczy, o których nie wspomniałem. Na przykład w ostatnim czasie w końcu mi się udało doprowadzić fabułę singlową w Need for Speed Unbound do końca. Ja w zasadzie skupiałem się na farmieniu. Znaczy no na zaliczaniu tych wszystkich różnych wyczynów typu fotoradary, strefy pomiarowe. No na razie za te szybkościowe się brałem tak najwięcej. Udało mi się jakimś cudem wszystko ogarnąć z tych dwóch kategorii. No niestety ciągle przede mną są jeszcze szybkie okrążenia, strefy driftu, no i długie skoki. No. Większość raczej powinienem mieć z tych skoków zaliczonych, ale na maksa, ale no są niektóre, co są dosyć problematyczne, tak łagodnie mówiąc. Dobrze, że to była solidna ściana. No, a poza zakończeniem, ukończeniem fabuły, w końcu zacząłem co nieco tam próbować swoich sił w trybie online. I kurde, stała się rzecz straszna, tragiczna wręcz. Bo do tej pory nie rozumiem, jak Xbox mógł pokpić sprawę z szybkim wznawianiem w taki sposób, że niby można szybko wskoczyć z powrotem do gry, ale gra nie będzie tak sprawna jak pierwotnie była. Przez to w Unboundzie miałem masę błędów. Nie mogłem instalować więcej niż jednej części naraz, na przykład w aucie, czy to bez znaczenia, czy o osiągi, czy o wygląd chodziło. W pewnym momencie chciałem nanieść malowanie z singla na Lotusa tego Exige'a. I kurde, gdzieś się zapodziała cała karoseria. Nie żartuję. Zniknęło wszystko oprócz drzwi, szyb i wnętrza. I chyba jeszcze świateł. A wszystkie części osiągów stały się oponami. Niby założyłem silnik, jaki tam miał być, ale no wszystkie inne części tak dalej były oponami, a jakakolwiek próba naprawienia tego błędu kończyła się crashem. No co zrobić? Musiałem tego Lotusa sprzedać. Tylko kurde, żeby nowego kupić, to muszę przechodzić jeszcze całą masę
przejeżdżać wyścigów, żeby go najpierw od, no, żeby móc go kupić i odblokować. Nie, to dwójkę już nie fotografowałem, dobra. Czyli szansa mi przepadła po prostu. Chyba, że tu gdzieś koleżka w jeszcze niesfoconym aucie krąży, ale wątpię. W każdym razie. Zrobiłem restart gry, za którymś razem sprzedałem tego Lotusa. Znalazłem parę no buildów zastępczych. A Lotus na przykład swego czasu był OP w A-klasie, no ale udało mi się znaleźć zamiennik. Też udało mi się spożytkować Skyline'a R32, którego miałem jako auto na start. No i się zdziwiłem, bo ze wszystkich może paru dziesięciu list, które przejechałem, nie wygrałem ledwie paru, może nie więcej nie, chyba niż pięć. A trafił mi się na przykład jeden gracz, który se szpanował nową S5 Sportback. No i ona też się okazała całkiem mocna. Mocniejsza od mojego właśnie Skyline'a. O nie. Audi mocniejsze od Porsche? To się nie godzi. A powiedziałbym, że układ tego toru to tak średnio przemyślany, no. Otoczka nawet jako tako wygląda, ale na takim potężne wozy, to te zakręty są po prostu za ciasne. No siema kakej, już gotowy. Będę mógł zapkę wysyłać po tym labie. Dobra, przez moment mi się wydawało, że ten Jaguar to była ta XESV z DLC-ka, ale to chyba w innej kategorii by było. Aha, angielski, dobra, no. To grubo, to nie, to nawet nie musisz mieć 40, bo przy 40 jest przecież meganka do zdobycia, a meganka, no,
Wydawało mi się, że ją chyba masz ją w garażu. Ale dla Fulvi i Astona to chyba warto jednak być. Także no. Wyjdę z labu, wrócę na główną mapę i już ci zapkę wysyłam. No ja sobie postanowiłem, że od premiery będę miał komplet punktów we wszystkich seriach. I kurde, przez jedno praktycznie niewykonalne zadanie w serii, kurde, dziewiątej. No, nie uda się tego zrealizować. Dobra. To zapka już idzie. Powiedz mi, jakie ty masz już tego najnowszego DLC-ka kupionego? Czekaj, to jest 0.37 czy co? No, 0.37, dobra. Ale zanim przejdziemy do mistrzostw, to może jeszcze lab sobie jeden pojedziemy, bo jednego jeszcze nie robiłem. A, i chyba po to tą lancię sobie wziąłeś. Tylko ona jest w A klasie pewnie. Nie, w B klasie. Ty byłeś chyba gotowy jechać po Fulvie, ale zróbmy najpierw tego laba i potem dopiero. Aha. Dobra, ale to mówię, mistrzostwa to później. Po tym labie zrobimy. Aby mi się trochę od słuchawek zahaczył. Mam nadzieję, że słychać mnie w miarę ok. A miejmy nadzieję. Zresztą boty raczej trudne być nie powinny. Zresztą daleko od topki klasy ta 207 nie odstaje. Ale to ciekawa sytuacja, że boty mają albo 207, albo 959 dakarowe. Ale ja ich trochę przyblokuję. No. Ej.
jakaś wystająca krawędź się trafiła znowu. No dobra, gadałem o Unboundzie, a teraz idealnie się trafiło, bo rajdówkami sobie jedziemy, a ja ostatnio też pojechałem rajdy w obu ligowych klubach Dirt Rally 2.0. No i powiem tak. Katastrofa goniła katastrofę. Chociaż w Australii kadetem to nie było aż tak źle. Ale naprawdę. Takie głupie błędy popełniałem, że aż autentycznie mi było wstyd, jak dojeżdżałem na metę. A jeszcze bardziej mi wstyd było, jak przegrałem w zasadzie rajd o 5 sekund z hakiem. To w tej bardziej konkurencyjnej grupie, no to tak się złożyło, że no tamto katastrofa goniła katastrofę jeszcze bardziej niż w Australii w kadecie. Zapałem przez cały rajd dwa flaki. Przy czym jak zapałem tego drugiego, to tak bardziej pod koniec OS-a i się okazało, że gościu, którego goniłem w generalce, miał też flaka i wymieniał koło na tym samym segmencie. Więc no stwierdziłem, że dojadę na Feldze. Tak zrobiłem. To prawda, nadrobiłem 35 sekund 25 tylko na koniec, ale no uszkodzenia po tym były masywne. Niektóre rzeczy musiałem składać do kupy na szybko, żeby były względnie sprawne, ale jednocześnie nie dostać kary czasowej za przekroczenie limitu na naprawy. Dobra. Teraz szykujmy sobie, no jedziemy te mistrzostwa w końcu. Jedziemy po tą fulwię. Możesz się załadować w sesji, więc możemy jechać.
No nie wierzę. Akurat tutaj w takim momencie musiał złapać przyczepność. Spokojnie. Jeszcze was złapię, chłopaki. A, już jestem blisko. Dobra. Ale jednym tym botem w 0,37 to nieźle zarzuciło. Ale te niektóre boty to naprawdę śmiało sobie poczynają. To już naprawdę jakiś rubber banding z tamtego bota w delcie było widać. Jak nim rzuca na lewo i prawo. Aż tak serwery są przeciążone? Masakra. Ale jak blisko było. Żołon 600. No tutaj na pewno nie możemy tej pierwszej połowy zmaścić, bo potem będzie problem. Tymi niektórymi botami rzuca, masakra. Ja nawet przyznałem wrażenie, że ta górka, na którą wpadłem po drodze, to mnie wyhamowała. Nie! Ech. Ten bot mi zajechał drogę i nie miałem jak go minąć, ale przynajmniej wyratował mnie od czołowego z murkiem.
A blisko było. No to co te boty odwalają, no to jest Aberbending w najczystszej postaci. Nie, kolejnego nie przepuszczę, nie ma opcji. Dobrze, trzymaj go tam. Dobra, ciśnij teraz do końca. Nie daj się. Ale się udało też coś koło 500, no prawie 6. Także różnica prawie taka sama. Dobra, kolekcja sobie. Od razu weźmiemy tą fulwię, machniemy fotkę i cykniemy i. No, bywały takie mistrzostwa, nawet w serii 10 były ten. W serii 9 były auta różne z Extreme i w tym, w ramach, jako nagrody za pokazówki chyba nawet. Ola, dwie lancie mogą być. Cyk. Ja nie wiedziałem, że Fulvia miała piąty bieg. W Dercie Rally 2.0 miała tylko 4. Sorry, okej. Okay. Coś pięknego. Dobra. No to w takim razie...
Ferrarki w ruch. Tak a propos, to jak w serii rocznicowej były różne piosenki do radia mixtape do odblokowania, to też te wszystkie aktywności robiłeś? Ty też się pilnowałeś? Chyba, że tak. A ten se czasem poskacze po różnych tych stacjach. Ale tam hospital, no i mixtape to są dwa główne kierunki, w której się udaje zawsze, żeby sobie coś posłuchać. Szkoda, że do mixtape'a nie dodali więcej tych nut z poprzednich części. No i że wszystko gra w zasadzie w jednakowej kolejności zawsze. Focus Gymkhany 9, tak? Dobra, to po tych mistrzostwach go znajdę i... No i specjalnie dla ciebie do niego wskoczę na moment. Ja się boję myśleć, co by było, gdybym zamiast tego GTC4 Lusso wziął moje driftowe Portofino. To by dopiero była pewnie rozwałka. Legitne drifty w Ferrari i to jeszcze takim dosyć mocarnym, z długimi przełożeniami. To by była masakra. Tutaj w tej mojej Ferrarce to dokucza brak docisku. Nawet w Portofino nie mam żadnych części aero założonych. Więc tak bym się ślizgał i tak. Dobra.
na 0,2. Ładna różnica, nie ma co. Mało brakowało. Ej. Oczywiście, musiałem kurde dać ten ręczny. Nieźle cię to wyrzuciło. Lol, co to ma być? A spoko, spoko. Znowu 600. Ja nie mogę. Dobra, to... A, pauza w streamie i ten, i pokazuję ci tego fokusa.
Aha. Dobrze wiedzieć, no. Też tak czasami mam, że zaległości to nadrabiam dopiero po jakimś czasie w promo. No dobra, ja już megankę zdobyłem. Raczej mi nie wyskoczy tutaj. Właśnie, zobaczę ile mi tutaj brakuje. Poza tymi jeszcze nie zdobytymi, no. Astona to sobie sfocę kiedy indziej. Na pewno poza streamem. No wszystkie sfoce poza streamem, które będę w stanie, no. Astona, no. Pininfarina, Batistę, Bentleya, Continentala GT, no to na pewno, jak tylko kupię ten dodatek, Fiata Dino, Hyundai Kona, tego Jaguara też z tego DLC-ka, Esprit, SL63 AMG, Lynk & Co 02 Hatchback, ludzie. No tak, bo jeszcze dwa zwykłe Mercedesy są od tej serii dostępne. 280 SL, 500E, AMG Hammer Wagon, MG Cyberster, Spania GTA Spano, Volkswageny ID4 i Double Cab Pickup, nawet Santana, Lycan Hypersport, no i ten chiński Nissan Cube. Ale dobra. Weźmy teraz triala. O, idealnie się wstrzeliliśmy. 10 sekund do rozpoczęcia dobierania. Niby tą Z4 robiłem pod wyścigi drogowe, ale driftowo z tego też całkiem niezły. Także jak będę potrzebował BM-ki do jakiejś strefy driftu w ramach playlisty kiedykolwiek, to wiem czego szukać. Dobra, udało mi się nabić 100 koła przynajmniej. Wszyscy w 718 kajmanach, tylko ja jeden wybrałem, się wybiłem z szeregu. Niezłe jaja. I to jeszcze, do tego jeszcze jestem w tej połowie, która przygotowała sobie auto, a nie w tej, co brała fabryczne. Jak te boty się rozpychają. O kurde, kurde, nie, ajajajajaj. Oczywiście się musiałem zagapić. Co by to było, jakbym się kurde nie zagapił? To byłby kurde normalnie cud. Ajajaj, a to było bardziej poddrogowe ze ścianami. Auto robione, a nie pod uliczne, gdzie nawet nie ma trafików. To nie jest żadne miasto duchów. Ej, gościu! Masz jakiś problem, dzbanie?
mi mówi, że przez niego to możemy przegrać. Ciężko nadobyć, jak najpierw się przestrzeliło skrzyżowanie, a potem teammate własny wbija cię w drzewo. No ale wiem, że ty byś tego kakej nie zrobił, bo... Ty jesteś ponad takie... tanie... zagrywki. O, chyba przegapił checkpointa. Pięknie, kurde, pięknie się zaczyna ten trial. Na skosze latarnie, ale przynajmniej na tych barierkach nie stracę tyle prędkości, co boty, co zdecydowały się opóźnić przejazd na lewą stronę. No jasne, jeszcze odwróć mi się tyłem. Najlepiej od razu się rozwal na ścianie. Ta czwórka to chyba był błąd jednak. Ale z drugiej strony, kurde, nie mam nic lepszego. Strasznie lipnie to wyszło. Ostatni tydzień to dla mnie jedna wielka tragedia. Nie dość, że zmarnowałem szansę na podium na Moncy w lidze, w F1. Złapałem dwa kapcie w rajdzie Stanów Zjednoczonych. Robiłem głupie błędy w rajdzie Australii. Teraz jeszcze takie coś. Zobaczymy. No... I tak, jeśli przewalimy tą sesję, znaczy, jeśli przewalimy ten wyścig, to i tak będziemy musieli nową sesję sobie poszukać. Na razie dajmy jeszcze szansę, może się uda odkuć jeszcze, no, za te wpadki z pierwszego wyścigu. A jeszcze spychają boty w ciebie, no... Te randomy to jest jakiś... nieśmieszny żart. Się skończyło tylko na barierkach, a nie na drzewie jakimś. Tak jak zaraz może się to wydarzyć.
Dobra. Domyślając się po tym, co tutaj widziałem przed sobą, to ty zepchnąłeś tamtego bota, prawda? Ale i tak krew w piach, bo tamte dzbany to nawet nie próbują ich dogonić, no. Ja tu muszę wszystkich blokować, no. To jest jakieś... To jest jakiś absurd. To koszmarny absurd. Oni nawet nie próbują hamować do tych ostrzejszych zakrętów. Takimi matołami to się nie da po prostu jechać w nic w koopie. No to nie miało absolutnie sensu. Faktycznie, nową sesję trzeba będzie i tak. Co tam zaś się stało, że jesteś tak daleko z tyłu? Ty dojechałeś w ogóle? Tak powoli na znak protestu, czy co? Aha. Ale do mety żeś dojechał przynajmniej. A. Tutaj chyba jakiś... A, PG jechał w tym, we splicie. Dobra. Jakie kurde solo, ja chcę nam online'a. Dobra. Ale jeszcze kolejni. A, będzie jeszcze ID 4, dobra. Dobra, jeszcze raz spróbujmy triala. Może jakieś ogarnięte randomy się w końcu trafią. A tu trafilibyśmy na Jodziego z ekipą. Nie, on miałby pełny konwój od triala. Będzie minutę czekać. Gdzieś przez tą minutę moglibyśmy na spokojnie jeszcze jednego... No, ja jeszcze jednego. Obaj to, no... No... Wspólnie jednego arcade'a moglibyśmy... przejść w tą jedną minutę. Tylko tak na szybko... Tak, czy mam coś innego, no i nie mam nic innego przygotowanego, no Z4 musi zostać. Bo TTS to był robiony pod... Chyba strefę pomiarową na kalderze. Ale tak... Z większym naciskiem jednak na prędkość niż na... sterowność, więc no tutaj to nie byłoby z niego zbytniego pożytku.
A Alpin mam na oponach do dragów, więc tym bardziej się nie będzie nadawał. O, mamy TTRS, SLK mamy i kolejną Z4. Więc no, można no, pochwalić za większe zróżnicowanie. No, SLK, kolejna Z4. No i TTK RS, no tak, TTRS. Ta skarpasa była nowsza. I mocniejsza, no. Więc w AK-sie miałaby mniejszy potencjał ta karpasowa. Kiedy to Natmedia wejdzie za mocno. Oni się rozpychają nie mniej niż. Ale ten bot to naprawdę chamsko sobie pogrywa. Skąd on bierze te pokłady przyczepności? No ja. To jest naprawdę nienaturalne. Nienormalne, żeby boty miały taką idealną przyczepność i prędkość. No to jest ewidentnie jeden z najgorszych poziomów rubberbandingu w historii gier wyścigowych. Gorszy jest chyba tylko ten z Need for Speed Undergrounda. Ale dobra, większość jest z przodu, więc jest szansa, że to wygramy. O nie, nie. Audica nie. Jeszcze zastanawiam, czy to jest zwykły TTS, czy RS-ka jednak. Dobra. Zbliżam się do Kati. Tristana pewnie też bym zdążył łyknąć, jakbym nie walnął jakiegoś babola typu przegapiony checkpoint, czy wypadnięcie z zakrętu. Dobra. Udało się uniknąć poślizgu. Dobra, jeden pierun. I tak wjeżdżamy na autostradę i tak. No, Tristan będzie raczej stratny. Ale się za mną ta audycja podciąga. No jednak Katia ani Tristana nie dogonia, ale resztę botów powinien utrzymać za sobą. Dlatego czasem no nie sposób nie cisnąć beki z tego, jak przed samą metą te boty potrafią fajnie lagować. No i teraz chyba nie było już tak źle. Tym razem chyba się trafili trochę bardziej ogarnięci, co nie wypychają na szkodę całego zespołu. No. To wiesz, co możemy jeszcze zrobić? Korzystając z tego, a propos szybkości. Możemy zrobić aktywności hotwheelsowe, bo tam mamy do obydwu rzeczy europejskie Hypercary w S2. Ja sobie wezmę Rimaka tego co zwykle. Ty sobie weźmiesz co ty będziesz potrzebował, znaczy no, będziesz chciał użyć. Szybko to machniemy i może będziesz miał dość punktów, żeby to skończyć po prostu. Jeszcze! Ja myślałem, że on już dawno do Forcy wrócił. Że już poluje na tego Astona, że nawet już go ma. A tu jeszcze Van Baum gdzie siedzi.
Chyba po streamie sobie faktycznie Unbounda odpalę, bo dzisiaj nie miałem okazji, a... No, mam jeszcze dosyć daleką drogę do maksymalnego poziomu przepustki. Tylko jeśli będzie chciał którąś z S-klas, czyli S albo S+, no to wtedy będzie problem, bo ja od tej klasy akurat nic nie mam. Jedyne co mam potencjalnie działającego, to ewentualnie M3 GTR, którą sobie przerobiłem co nieco, żeby lepiej sobie radziła z pościgami. Dlatego jak się respi jakaś sztama na mapie, to M3 ją biorę. No i też fajnie, że za każdym razem powrót do strefy sztamy resetuje dostęp do stacji benzynowych. Nie trzeba czekać te 5 minut, ani nawet gubić pościgu, bo pościg będzie do zgubienia i tak po zakończeniu sztamy. Także... No fajnie, że można sobie raz na jakiś czas po prostu na przykład przy krytycznych uszkodzeniach wyjechać poza strefę, złapać się jakąś pobliską stację benzynową, naprawić się i wrócić do dalszego robienia wyzwań. Ja tak chyba... Odkąd zacząłem, już mam 3 sztamy zaliczone. Ktoś chyba gościu chyba checkpointa przegapił. Miało być szybko, a tu random znowu psuje. A teraz ja zepsułem na dodatek. No nie! Nie uciekniesz, Katia. Nie ma. Nie. Jest. Ale już się bałem. Ale było blisko. Ludzie, masakra. No właśnie, ledwo. Ale udało się to wygrać. Wreszcie. Ale chyba faktycznie do wyścigów ulicznych będę potrzebował jakiegoś innego auta, bo może czwórka jednak za bardzo się ślizga. Znowu ktoś se w rywalach pobrylował. A, mrowisko w ID 4, dobra. Mniejsza z tym. Znowu live. No, ewidentnie te serwery muszą się sypać przez to, że są przeciążone, no. No spoko, spoko. Zobaczę, na podstawowej mapie to chyba tylko open został, więc... W sumie nie tylko na podstawowej, na jakiejkolwiek możemy opena przecież zrobić. Oczywiście jeśli będziesz chciał ze mną to jechać, jeśli nie, to spoko, sam też mogę to ogarnąć. Po Hot Wheelsach to, no mówię, zobaczymy. Jeśli będziesz miał jeszcze czas, to porobimy jeszcze rajdową przygodę i Opena, jak nie, to... No to się po prostu pożegnamy szybciej. No i dobra. Najpierw turbo węzeł. Przyatakujemy z tej strony.
A, to prawie godzina, no to... Może się uda wszystko zrobić. W ogóle w któryś dzień teraz, znaczy niedawno, Rimaka sobie wziąłem po coś, żeby któreś z wyzwań codziennych jeszcze z zeszłego tygodnia właśnie zaliczyć. No i takiego pięknego driftora na wjeździe na autostradę zrobiłem, że aż gały mi z orbit wyszły. Dobra, to była na razie nawet nowa życiówka. No, elektryki są po prostu stworzone do driftowania. Okej. No to będę czekał na razie i... Już się bałem, że konwój nam rozwaliło, bo cię na mapie nie widziałem, ale chyba cię jeszcze po prostu nie załadowało, albo... W tym czasie sobie zobaczę. Aha, Esprit i Batista jeszcze. Teraz się skoczę na szybko napić. Okej, to jedziemy. Co, za pierwszym cię wyszło, nie wyszła? Że za długo cię ładowało. Aha. No i weź se elektryka, choćby jak nie koncept tu, to spróbuj Neverą, to może pójdzie. Spróbuj wyhaczyć mój tuning tam gdzieś powinien być, no i po prostu
Przedriftować trzeba i tyle. A dobra, nie będę ci specjalnie tego wszystkiego przeciągał. Teraz tak dopiero zerknąłem na listę z botów i... Kurde, sorry, zapomniałem, że to za mną jesteś, a nie przed. Teraz się skapłem dopiero, że jeden z botów z zondą Orelia i właśnie poleciał. Ale tamten jeden, bo naprawdę długo się trzymał blisko. Pamiętam czasy, jak żeśmy jechali jakimiś chyba klasycznymi samochodami wyścigowymi i ja chyba miałem wtedy 917 LH, no i wtedy nam chyba przerwało właśnie tutaj streama. To było chyba jeszcze przed premierą rajdowej przygody. Jak żeśmy te boty porobili, że chyba nawet zdążyliśmy wszystkie wtedy zdublować. To były czasy. To była moc. Zapomniałem się i nie zrzuciłem dwójki, nie. Najważniejsze to na tym halfpipe po prostu nie wyskoczyć w powietrze, to bo wtedy za dużo czasu się traci. Już jednego raz zdoblujemy. To chyba nawet ta zonda Oreo jest.
To chyba dobrze mówiłem, że wszystkich udało się zdublować. Ale moc. Oni ukończą lecie drugie okrążenie. No nie ma, nie byłoby opcji, żeby dojechali na czas do mety. Taka jak Red Bulla w zeszłym sezonie. Wiedzą, Oreo. Po ich stronie chyba tylko Rimac byłby ewentualnie jakimkolwiek zagrożeniem. Ale wątpię, żeby nim był. Zwłaszcza, a jeszcze mniejszym byłby, gdyby jechał na przykład Lotusem Evaią albo... Albo produkcyjną Neverą. A! Jego chciałem uniknąć. No tym razem się nie udało. Ale tą zondą Oreo to nieźle tepie. O, 360, dawaj! Idealnie. Elektrikana Extreme. Aj! Uła! Dobra. Aj! Że oceniłem, gdzie jest dokładnie meta. No i tak ostro. Dobra. No jak takim mocarzem tłuży w ziemię przy takich prędkościach i przeciążeniach, no to ciężko, żeby było zachować kontrolę. A najgorzej jak trzeba zrobić jakiś fotoradar za taką pętlę, to wtedy jest tragedia. Bo takie położenie tylko powoduje utratę prędkości i... No na rajdową jeszcze lecimy, żeby mieć z głowy. A opena to zrobimy, no zależnie od tego, jak będziemy stali z czasem. Jak szybko rajdowa pójdzie, to... powinniśmy... na opena na spokojnie się jednego załapać. Welcome back, Simon. Pokazówkę ci najwyżej mogę odpuścić. Aj, nasz.
lepiej to wjechać bardziej, żeby uniknąć takich skał. Jeszcze bardziej trzeba to objechać. A spokojnie wystarczyło, dobra. Spoko. Opena będziemy próbowali tutaj robić, czy na podstawowej mapie? Bo niby na podstawowej mapie są większe szanse, że znajdzie chętnych, ale no jednak tutaj ten open byłby krótszy po prostu, bo same sprinty są w zasadzie. Okej. Dobra, biorę makana. Niby miniacz byłby lepiej przygotowany, ale a jednak spróbuję porszakiem. Widzę, że myślałeś o tym samym, co ja. No, ty coś dłubałeś przy tym swoim makanie. A tam widzę 3x6, 2 tawaskany i też jednego makana. No ciekawe, ciekawe.
A to widzę, jakiś bot nadstawia Cupra. Ale niech se nie myśli, że nas złapie. Skoro się zbliżamy w zasadzie do końca playlisty, to może powiem, co będzie w najbliższym tygodniu na pewno streamowane. No blisko było, blisko. No prawie idealnie równa 1/10. No i tak ładnie. A, no w każdym razie tak. No jutro na pewno nie będę nic streamował. Tylko będę śledził tam sprint F3 i kwalifikacje F1. W sobotę, zależnie od tego, czy Grand Prix Bahrainu będzie przerywane, albo będzie się przeciągać, czy coś. To no, albo będzie, albo nie będzie Grand Prix na Silverstone ligowego. Zresztą update'y najwyżej będą na bieżąco na stories. Nieźle, no. Przynajmniej Winston wpadnie po tym wyścigu. Jak już go wygramy. Cupra trochę przysnęła. W każdym razie jeszcze raz. Jutro żadnych streamów. Pojutrze, w zależności od tego, jak się potoczy Grand Prix Bahrainu, to realne, to albo będzie ligowe Grand Prix Wielkiej Brytanii o czasie, albo będzie opóźnione, albo nie będzie go wcale. Ale na pewno większe są szanse, że się odbędzie niż za tydzień, bo wtedy, no, po Silverstone jest Belgia, a do tego jeszcze... W międzyczasie jest Grand Prix Arabii Saudyjskiej, tam to jest... A ten tor, no, jest taki, że... No ciężko, że uniknąć jakichś dłuższych neutralizacji, czy nawet czerwonych flag. Więc no... Jakby Grand Prix Bahrainu skończyło się w miarę w porę, to... No to Silverstone będzie. Raczej o czasie. Jeśli będzie parę neutralizacji, ale bez czerwonych flag, to może uda się co nieco ten wyścig po prostu opóźnić.
A jeśli będzie jakaś czerwona flaga i będzie się ciągła dosyć długo, to no to wtedy na pewno wyścig będzie przełożony. I za tydzień będzie taka sama historia. Czyli albo za tydzień w sobotę będzie Silverstone, jeśli teraz będzie przełożone ze względu na Bahrain. Albo będzie opóźnione, jeśli Silverstone. Albo będzie Belgia, jeśli Silverstone odbędzie się pojutrze, a jeśli nie uda się ani w Bahrajnie, ani w Arabii wyrobić, bo będzie za długo czekania na koniec wyścigu, to liga będzie po prostu kontynuowała sezon od Silverstone za 2 tygodnie dopiero. Ale jedno, co będzie, dwie rzeczy, które będą niezmienne, nie licząc Forcy, to będą na pewno summity w Decru 2 i Motorfeście. Teraz w niedzielę będziemy sobie ogarniali ostatni summit w tym update'cie. A i mogłeś przejechać przez metę na spokojnie. A, zdążyłeś. Trzydziesiąte prawie, no. Jednak większa różnica, no ale nie będziemy się spierać o jakieś takie drobiazgowe różnice czasowe. Także w dużym skrócie w sobotę. Jeśli Grand Prix Bahrainu będzie normalnie w normalnym czasie, czyli mało neutralizacji lub wcale i żadnych czerwonych flag, to Grand Prix Wielkiej Brytanii ligowe będzie w terminie. Jeśli będzie więcej neutralizacji, to wtedy no albo będą dłuższe, to wtedy no będzie opóźnienie, a jeśli będzie kilka dłuższych neutralizacji albo nawet czerwona flaga, to no to wtedy wyścig będzie odwołany i będzie próba następna za tydzień, jak będzie przy okazji weekendu o Grand Prix Arabii Saudyjskiej w Realu. No, a jeśli Silverstone będzie zgodnie z planem w terminie, to za tydzień będzie Belgia. Jeśli nie, to będzie albo a Peugeota sobie wezmę, co się będę. To w zależności od tego, czy Silverstone jutro, znaczy pojutrze będzie, czy nie, to za tydzień będzie albo Belgia, albo Wielka Brytania, albo nic. Bo z Arabią też będzie taka sama historia, jak z Bahrajnem. No i no a za 2 tygodnie w sobotę no już będzie normalny format weekendowy, więc no nie pamiętam, co tam po Belgii jest w kalendarzu, ale jeśli wszystko będzie uda się zmieścić w czasie bez problemu, to wtedy no, będzie to, co po Belgii. Jeśli jedna z rund będzie przełożona wcześniejszych, to no to będzie Belgia, jeśli obie będą przełożone, to Silverstone. Ale to no to się zobaczy po prostu.
Jak to wyjdzie w praniu. A. No, do tego ich konwoju to chyba będzie dołączanie na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, więc. Najwyżej zrajdujemy Jodziego, tym razem spróbujemy zrobić to dobrze, bo ostatnio nie pykło. No i zobaczymy, jak to tam wygląda sytuacja. Pięciu, czyli jedno wolne miejsce mają, no to szybko ogarniemy tego. No, druga runda, czyli tylko jedna nam przepadła. No, powinniśmy się wyrobić. No. Albo se zdecydują, że sobie poradzę jakoś z jednym randomem, albo. Albo zaproszą jeszcze kogoś innego, kto akurat se force odpali. Dobrze, że tak mocno te barierki spowalniają, bo naprawdę nie chciałbym mieć 5 sekund spowolnienia za zyskanie przewagi po ścianie. Chociaż biorąc pod uwagę fizykę zahaczania o ściany w ogóle w tym dodatku, to no tutaj raczej o takie spowolnienie to może być ciężko. Stare 205 kontra nowe S1. Ciekawe starcie. Ale jednak ta 205 była pod pokazówkę robiona, więc no. Ja się nie dziwię, że tak topornie to idzie. No nie mów, że przegapiłeś checkpointa. Dobrze, że tutaj nie było żadnej barierki. Dobra, P3 to brałbym w ciemno. Chociaż może niekoniecznie za maseratką Levant i Lancią 037.
A ta dwójka, co była przede mną, to też dopiero teraz od drugiej rundy zaczynają. O, malowanie. To konkretne to. Nie chcę mówić z kolina trójki, bo chyba raczej tak z takim malowaniem też w realu rajdy te 037 jeździły. Aha, czyli przypadek po prostu nieszczęśliwy. No, takie rzeczy też się zdarzają. No, z tego co widzę, to tam dwóm chyba nie zależy już na tym, żeby zrobić wyzwanie, albo mają je już zrobione, po prostu wcisną sobie opena tak o. Zwłaszcza domyślam się po tym gościu w ramie, to no jego wysoki poziom, no to znaczy, że chyba maniaczył różne rzeczy. O, koleżka w maseratce chyba się wykruszył. Zarzuciło mną nie w tę stronę. Żeś poleciał, kakajno masakra. Ty ich normalnie tam miażdżysz. I tą 037, i tą korwetę. Porówno kosisz. Ewidentnie w grząskim piachu to 205 to się niespecjalnie trzyma. Tym razem chyba będę musiał się obejść bez podium. Żeby tylko nie być ostatnim. Wydawało mi się, że ta Lancia przegapiła tego checkpointa, ale najwyraźniej zaliczyła go na luzie, na chillku. Ale to musi go boleć teraz. Chyba że. To musiało go zaboleć. Jak go łyknąłem w ostatniej chwili. Na ostatnich metrach. Oho. No masakra. Ewidentnie.
dla młodziego to mało kto ma odpowiednio przygotowane auto. Tam to też taki skill issue jest, że i jeszcze jednakowo w punktach jesteśmy na koniec. No sztos, po prostu. Dobra, chyba 30 poziom dopiero nabiłem w openach, czy tam któryś. Nie przyjrzałem się dokładnie, ale mniejsza z tym, bo ja tak, bo ja tam openów nie pocę przecież. No, Lufens podpadł. Co on musiał odwalić? Przecież Lufens to jeden z lepszych kierowców w całej ekipie. O ludzie. Dobra. No to chyba kończymy w takim razie powoli. No. Wiedziałem, że Ferrarka też dzisiaj wpadnie. No, zostało tylko wyzwania codzienne tutaj do ogarnięcia w takim razie. No to wrócę tylko na podstawową mapę. Zresztą możesz już nawet z konwoju wyjść. Także no. Dzięki Kakej za dzisiaj. No, za przechodzenie playlisty. No i ogólnie też dzięki za oglądanie. Się widzimy w sobotę lub w niedzielę, mówię. Zależy od tego, jak się potoczy Grand Prix Bahrainu w Realu. Czy będzie ligowy Grand Prix Wielkiej Brytanii o czasie, czy z opóźnieniem, czy w ogóle go nie będzie. Mówię, na bieżąco będę informował na stories. No a tymczasem, no jeśli się okaże, że nie będzie w sobotę, to się widzimy w niedzielę, także no do następnego, trzymajcie się i lecimy do Jodziego rajda zrobić tym razem dobrze. No nara, nara. Aha. Czyli on nie zezwala na rajdy, dobra. To wejdziemy do niego normalnie z buta po staremu. A tutaj się żegnamy. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.